Największą sceną Suwalskiego Ośrodka Kultury w czwartkowy wieczór władali muzycy prezentujący największe przeboje dżemu, Jana Kyksa z Krzeka, Ściganych i Grupy Krzak. To znak, że wkrótce po raz 11 Suwałki staną się europejską stolicą bluesa. A tegoroczny festiwal zapowiada się naprawdę znakomicie. Podczas koncertu otwarcia na scenie stanie Sebastian Riedel and Cree z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Niewątpliwie perełką tej edycji będzie koncert prawdziwej legendy. Eric Burdon and the Animals. Prawdziwy, żywy Eric z prawie nie z tymi starymi kolegami, ale z czwórką znakomitych młodych muzyków z Kalifornii przyjeżdża z nowym repertuarem. Kosztowało nas to Bogdana głównie mnóstwo nerwów i zabiegów, ale okazuje się, że właśnie dzisiaj, właśnie teraz, ostatecznie klepnęli, podpisali, będzie z nami Eric Burdon, który był w Polsce ostatnio kilka lat temu. To jest właśnie zdjęcie z Doliny Szarloty, gdzie koncertował i gdzie mogłem z nim chwilę porozmawiać. Na scenie zobaczymy go w piątek, 6 lipca. Co zaprezentuje? Eric Burdon and the Animals, ponownie w Polsce. Tym razem Eric otoczył się młodymi muzykami z Kalifornii, ale repertuar oparł na swojej tradycyjnej, wielkiej spuściźnie, począwszy od The House of the Rising Sun. To będzie niezapomniany wieczór, bo Eric obiecał 5 lat temu, kiedy był w Polsce, że przy następnym przyjeździe wymyśli coś zupełnie oryginalnego i myślę, że to będzie właśnie oryginalna suwalska noc w piątek, 6 lipca na wielkiej scenie przy ratuszu. Eric Burdon and the Animals. Pyszną bluesową kanapkę zamknie w niedzielę rodzimy muzyk, który porywa tekstem, muzyką i charyzmą. Organek. Muzyk i wokalista postanowił, że jego koncert w Suwałkach będzie szczególny. Jest to taki specjalny dla niego koncert. Bardzo tutaj wspomina czas, kiedy był w Suwałkach. Chce zorganizować specjalny koncert, zaprosić muzyków, swoich przyjaciół. Nie wiemy do końca, kto to jeszcze będzie, ale na pewno osoby znane ze świata muzyki rockowej. Chce ten koncert poświęcić też tutaj, ma taki specjalny pomysł, chce też specjalnie to reklamować. Wspomina tutaj, że dostał 3 kasety od swojego taty, Beatlesów, Nalepy i Hendrixa. Chciałby naprawdę bardzo tutaj spróbować właśnie bardzo specjalnie, bardzo specyficzny sposób i dla niego bardzo ważny, chciałby podkreślić tutaj udział na tym festiwalu. Także nie tylko to będzie uczta rockowa, ale na pewno też i z wieloma elementami bluesa. Podczas czwartkowej rozgrzewki rąbka tajemnicy uchylił nieco Jan Chojnacki, zapowiadając, że wśród zaproszonych przez Tomasza Organka gości będzie Maciej Maleńczuk i Sebastian Rokicki. Sobotę zakończy Mavis Temple, ale przed nią wystąpi jeszcze też jazda, tak. Łącznie z prezentacjami konkursowymi fani dostaną w tym roku aż 41 koncertów, z czego 21 odbędzie się w plenerze. 15 to koncerty klubowe. Mamy też w zanadrzu jeszcze jedną gwiazdę. Nie możemy o niej na razie nic powiedzieć, ale myślę, że na pewno może nie zespół, ale osoba, która będzie towarzyszyła, na pewno będzie bardzo znana. Także dosłownie myślę, że jeszcze tak do 2-3 tygodni będziemy mieli pewność. I także w tym roku nie 2, nie 3, a 4 gwiazdy łącznie z Organkiem. Kogo poleca szczególnie Jan Chojnacki? Mavis Staples to osoba, która zadziwia swoją bluesową żywotnością Amerykanów i cały świat. Jest laureatką nagrody Grammy za całokształt twórczości. Jest wspaniałą damą krążącą między gospel, bluesem, rockiem, folkiem i współczesną muzyką pop. Jest uważana za jeden z najwspanialszych głosów w historii tej muzyki, która będzie królowała na festiwalu, 11. festiwalu bluesowym w Suwałkach. Łącznie na bluesowych scenach pojawi się około 200 wykonawców.